pierwszego kwartału 2016 w ujęciu skonsolidowanym. Powinniśmy czytać przez porównanie do pierwszego kwartału 2015 analogiczne okresy. W ujęciu ekonomicznym trzeba skorygować wyniki, które raportujemy, o dwa jednorazowe zdarzenia. Pierwsze w 2015 roku, gdzie rozwiązywaliśmy rezerwę na nagrody jubileuszowe i rezerwę na świadczenia emerytalne w kwocie 3,5 miliona złotych. W tym przypadku mieliśmy jednorazowe zaksięgowanie istotnej kwoty opłaty na KNF w jednym kwartale za cały rok. W poprzednich latach opłata na KNF była księgowana kwartalnie, więc z perspektywy raportowanego wyniku nie odzwierciedla to sytuacji ekonomicznej spółki. Ta jest znacznie lepsza, jeżeli chodzi o porównanie wyniku finansowego za te poszczególne kwartały, to mamy wynik mniejszy o około 2%. Osiągnęliśmy to dzięki w szczególności dyscyplinie kosztowej, bo porównując koszty w tym ujęciu ekonomicznym, oczyszczono jednorazowe efekty, obniżyliśmy koszty o 13%. Realizujemy strategię, która została opracowana i opublikowana w 2014 roku, ponieważ zmieniają się warunki prowadzenia tego biznesu, otoczenie zewnętrzne, jest absolutnie potrzeba przeglądu. Przeglądamy strategię, przeglądamy założone kierunki i założone cele. Nie publikujemy jeszcze nowej strategii, cały czas nad nią pracujemy. Zwracamy uwagę na takie filary jak transparentność podmiotu, jak potrzebę zapewnienia płynności rynku, dopływu emitentów, dopływu inwestorów. Również bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo obrotu i kompleksową pozycję rynku kapitałowego w Polsce. Oceniając perspektywy zarówno rynku instrumentów finansowych, jak i rynku towarowego, oceniamy te perspektywy jako perspektywy dobre. Jesteśmy pod presją, jeżeli chodzi o otoczenie rynkowe, jest ono wymagające, natomiast zakładamy dalszy rozwój i umacnianie naszej pozycji w obu tych segmentach. Jeżeli chodzi o politykę dywidendową, będziemy spójnie rozpatrywali nowe założenia polityki dywidendowej wraz z nowymi założeniami strategicznymi. Jak na razie pracujemy nad strategią, zakładamy, że oczywiście kwestia dywidendy musi być połączona w jedną całość z naszą strategią.